Dzień dobry wieczór, ja jestem Buba i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Deathloop. W poprzednim odcinku byliśmy na skale Freestat oraz na Zatoce Karla i tam zabiliśmy Franka Gadue i zabiliśmy też Fiję Zborowską. Dostaliśmy dwie tabliczki w sumie, jedna to był Amok, druga to była Karakineza od Juliany. Bo tam przy okazji się pojawiła właśnie w tej całej twierdzy Fii. Jeśli chodzi o mój zestaw, to sobie troszeczkę rzeczy nasyciłem, zostało mi 20 tysięcy rezydu, na razie jeszcze się wstrzymuję z nasyceniem reszty rzeczy. Chcecie, mogę wam pokazać, tutaj nasyciłem sobie tą 4 funtówkę, którą zdobyłem po zabiciu Juliany. Ona pozwala mi właśnie na to, że zadajemy dodatkowe obrażenia dla oznaczonych wrogów. To się może przydać, bo jednak ta 4 funtówka jest fajna, aczkolwiek no ona bardzo długo ładuje się do strzału. A tutaj mamy, zobaczcie, zaznaczamy i strzelamy. Jak duży bonus jest tutaj obrażeń? Ciężko powiedzieć, bo jeszcze nie testowałem. Jeśli chodzi o tabliczki, Amok sobie również zinfuzowałem. Zostawię sobie go, tą tabliczkę. Jak najbardziej się przyda do jakichś takich większych, wiecie, cięższych walk. Medaliony postaci też sobie kilka zinfuzowałem. Jak możecie zauważyć, mam żółwią skorupę jeszcze dodatkowo, która zmniejsza obrażenia niezależnie od ich źródła. Maksymalne doładowanie, zwiększa maksymalną moc. To jest raczej dla testu. Nie wiem, czy będę z tego cały czas korzystał, ale zostawiłem sobie to. No i oczywiście jeszcze śmierci powiedz nie. Zwiększa mi po prostu maksymalny poziom zdrowia. To jest fajne właśnie, jeśli byśmy chcieli sobie pójść i zrobić coś na głośno. W 100%. To plus jeszcze tabliczka Amoku. Może być naprawdę fajnie. Poza tym sobie jeszcze zinfuzowałem kilka wzmocnień do broni. Kolejne szybkie ładowanie, powiększony magazynek, ognisty grat. To sobie zostawię, bo będę chciał zrobić sobie jeszcze jakąś jedną ciekawą broń. To jeszcze będę chciał sobie poświęcić, bo to mi się w sumie nie przyda. Tylko niebieskie sobie medaliony zostawiam. Resztę na razie jeszcze nie infuzuję, bo chcę na początku jeszcze zobaczyć, czy znajdę gdzieś po drodze jakieś jeszcze ciekawe rzeczy do zinfuzowania. Jeśli nie, to wtedy sobie resztę oczywiście poinfuzuję. Bo jest jeszcze kilka tutaj fajnych medalionów, które warto będzie zostawić po prostu. No i na kolejną właśnie mapkę będziemy szli do Abdam. Musimy znaleźć mieszkanie Otta. I tam będę chciał właśnie znaleźć ten kod, prawdopodobnie do tej całej kanciapy Franka. Ale troszeczkę sobie zmienię medaliony. Otóż nie wezmę sobie zabójczego dotyku, tylko wezmę sobie żółwią skorupę i zamiast prędkiego cienia wezmę sobie dodatkowo właśnie śmierci powiedz nie, czyli umiarkowanie zwiększony maksymalny poziom zdrowia. Dlaczego to robię? Bo będę robił wszystko na głośno. Moim celem teraz w tymże podejściu będzie pójście tam i robienie wszystkiego na głośno dla kilku rzeczy. Chcę przetestować raz, czy wrogowie się po jakimś czasie respią, czy zabijanie ich możemy po prostu robić właśnie na takiej zasadzie, że wbiegamy, zabijamy wszystkich i po pewnym momencie mamy pustą mapę. A dwa, będę chciał zdobyć jeszcze, moi drodzy, ten safe otworzyć w końcu. Ten safe, który znajduje się tam pod chatą Alexisa. I dlatego będę chciał sobie na spokojnie pobiegać po całym mieście, znaleźć wszystkie te lokacje, w których znajdują się te kody, pospisywać je sobie i spróbować otworzyć ten safe w ten sposób. Dlatego też nawet wydaje mi się, że zostawię sobie przeskok całkowicie, tylko wezmę sobie Amok. Jedno miejsce zawsze zostawiam wolne, bo jeśli faktycznie zaatakuje mnie Juliana, to będę mógł zdobyć z niej tabliczkę. Czy nawet jeśli będę mógł zabić Alexisa. Nie wiem, czy to się zdarzy, bo na mapce, jak możecie zauważyć, tutaj nie mamy żadnego wizjonera. Wizjoner jest tylko w kompleksie. To może być tak, że faktycznie w Abdam teraz żadnego wizjonera nie ma. A to dla mnie jest jak najbardziej w porządku. No to cóż, wszystko przygotowane. Możemy lecieć jak najbardziej. Explore Abdam. Przyciuteńko na głośno. Wraz z Amokiem, wraz z wszystkimi perkami, które zwiększały mi odporność. A twoje słowa, siedzę w takim stanie, że Ion jest jedyną nadzieją na przyszłość. Bez dowodu ci nie wierzę. Świat jest w takim stanie, że Ion jest jedyną nadzieją na przyszłość. Kim dzisiaj będziesz, Colt? Został jeszcze ktoś, z kim nie kręciłeś? Zaraz. Ja cię kręcę? Ja cię kręcę. Nice, Juliana. By the way, jeszcze właśnie jedna ciekawa rzecz. Zobaczcie w ogóle, ile mam zdrowia. To jest fajne, nie? Zwiększone maksymalne zdrowie, zwiększone odporności, dwie powtórki, Amok. Będą dymy w tym odcinku. Pokażę wam kilka takich właśnie specyficznych walk, ale oczywiście też nie wszystkie, bo to się mija scenem. I poza tym jeszcze jedna rzecz. W pewnym momencie, jak przechodziłem w ostatnim odcinku przez Fortecę Fii, tam był taki kod 3242 na tablicy. Za tym kodem znajdowała się taka duża, duży plakat, w którym było właśnie napisane, że to jest delivery. Zaraz ten screen wam się pojawi i zobaczycie, o co dokładnie mi chodzi. I śmiem podejrzewać, że ten kod 3242 może służyć do otwierania tych skrytek na ten cały, wiecie, transport tych przedmiotów. Chyba, że to jest zależne od danej mapy i tamten po prostu ten kod działa akurat na tą Zatokę Karla, czy też na skałę Freestat, tam gdzie znajdowała się Fia Zborowska. Ciężko powiedzieć. Będę sobie teraz chodził po tej mapie, to zobaczymy przy okazji, czy coś takiego się tutaj znajduje. Anyway, tyle z wstępu.
No i teraz sobie oczywiście zaznaczymy też wrogów i zobaczymy, czy faktycznie zwiększa obrażenie zadajemy, ale raczej tak. Jakaś niespodziewana niespodzianka, jakiś prezent w ogóle mi przygotował ktoś. Na pudełku leżącym przed posiadłością Dorseya znajduje się moje imię. Jakie są szanse, że to nie jest pułapka? No właśnie, ciekawi mnie. I teraz mamy większą jazdę, bo to jest właśnie ta cała biblioteka słynna, nie? Oznaczę sobie wrogów ile mogę. I zaraz lecimy. Na pełnej piździe, jak to mawiają. Lecimy. Palamy sobie tego, amok. Okej. Jak widzicie, ten amok naprawdę genialnie działa. Nie mam, muszę teraz się wycofać i znaleźć sobie prostą amunicję. No ale jak widzicie, w taki właśnie sposób będę robił tą mapę. Nie trzeba. Hej, Duku. Brawo, popsułeś show. No widzisz? Chodź tu. Popsułem show? To dobrze. Bardzo się cieszę, że mogę popsuć wasze show. Okej. Okay. Wybijam tutaj większość ludzi. Jak nie wszystkich, tam jeszcze kilku pewnie gdzieś się ostało, trzeba będzie resztę też powybijać, żeby mi nikt nie przeszkadzał. Niestety jest taki problem, że nie przejdę na drugą stronę, tam do chaty Charlie'ego. A to sprawia, że nie będę w stanie zdobyć jednego z kodów, bo tam był. Też problem jest, wiecie jaki mam? Z amunicją. Amunicji tutaj nie ma praktycznie, nigdzie się nie zrespi jakoś magicznie. A, to powybijani. W ogóle ci się też śmiesznie zbugowali, patrzcie. Ja nie mogę nic z nim zrobić. O, mogę strzelać teraz faktycznie. Nie zawsze, ale czasami się da. Muszę przeładować. Ci zbugowali, kurde, w tym. W teksturze. Unlike. Mówię wam, a sleć. Kto jest kurwa? Odbugowali się, szmaty. Prawie zginąłem przez tych pajaców. God damn, odbugowali się, nawet nie wiem jak poleciał koleś. Sorry. Tu na dole jeszcze pod tym, pode mną jest kilka osób, jak widzicie. Łatwiej niż kolo latania, niemożliwe. Tyle czasu tak go marnujemy. Było warto. Moxie sklep jakiś? Perwa. Okej, okay, tutaj też nie byłem w sumie. Aczkolwiek to mi, czy to mi cokolwiek daje? W porządku. Witam w werwie. Grzy Czarnego Montague. Zasady są proste. Aha. Podobnie nawet ty je pojmiesz. Każde piętro podzielone jest na dwie części. A każda ma własną łamigłówkę. Aha. Otrzymasz nagrodę. Jeśli ukończysz wszystkie trzy piętra w rekordowym czasie, otrzymasz wielką nagrodę. Oczywiście niekoniecznie dużą fizycznie. Ale warto się postarać. Aby rozpocząć, wciśnij jeden z tych wymyślnych przycisków. Lewy lub prawy. Zacznij, gdy poczujesz, że chcesz dostać mato. Lasery albo pressure plates, czyli ten płytki naciskowe. Tutaj sobie przyjdziemy na sam koniec, jak będę już stąd wychodził, wiecie? Na razie możemy sobie stąd pójść. Czy pamiętasz? Co mam pamiętać? To jest w ogóle jakieś wejście do garażu.
to moja wina? Czy to ważne? Aha, to jest w ogóle miejsce, jakby ktoś gdzieś kogoś tutaj przesłuchiwał. Okej. Jesteśmy pętlą. Najgroźniejszy mol książkowy. W ogóle zablokowany jest wejście do mieszkania. Na piętrze, co nie? Spoko. Jej gra. Jej plansza, jej zasady. Biuro Archiwum Eonu. Ktoś z Eonu zmienił wystrój wnętrza. What the hell? Gdzie ja się dostałem w ogóle? Masakra. Mamy elegancki medalion osobisty. Hej ho, panie Giuliano. Nikt nie słucha. Ja i Colt podzielamy twoje obawy. Większość tych prostaków sprowadzonych przez Eon na wyspę to niezła zbieranina. Ale nie każdy może być doktor Venji. Większość ludzi nie dorównuje nawet Egorowi Serlingowi. Przywódcy potrzebują tych, którzy za nimi podążają. Bez tego cały ten projekt nigdy nie nabierze realnych kształtów. Tak po prostu musi być. Gadał Frank. Okej, ktoś... Frank próbował uspokoić Julianę, którą niepokoi członkowie programu Eon o wątpliwej reputacji. Mamy jakiś tam też taki, wiecie, insight, lore dotyczący właśnie samej postaci Juliany. Stała. Towarzysze, powiernicy, sojusznicy, przyjaciele. Niezależnie jak ich nazywasz, są przy tobie, gdy potrzebujesz pocieszenia. Poszerzają twoje horyzonty, oferują wsparcie, kiedy jesteś w opałach, krótko mówiąc, osłabiają cię, zdradzają. Pozbawiają szansy rozwoju, szansy wykazywania się swoją siłą, swoją wolą. Druga strona nie dba o twoich przyjaciół, to nicość, samotność, ty jesteś jedyną stałą. Cała reszta to odpad. Fragment drugiej strony, Arit Mors. Arit to też nie za bardzo chyba, lubi ludzi. Właśnie pytanie, czy to nie jest, czy to jest przypadkiem właśnie mieszkanie Juliany? 60 sekund na minutę. Jakie rzeczy bym dostałem? Jak organizuję swój czas, mając tak wiele niesamowitych pasji? Staram się wykorzystywać jak najlepiej mój czas, ale mimo to zawsze mam wrażenie, że doba ma zbyt mało godzin. Nie mogę się doczekać chwili, gdy dostanę ich nieskończenie wiele. Czego najbardziej żałuję w świetle mojego niewiarygodnego sukcesu? Spaliłam wiele mostów, aby się tu dostać. Tylko jednego z nich naprawdę żałuję. Kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że posiadam wizję, która znacznie wykracza poza granice wyobraźni reszty ludzkości? Jestem dziewczyną zakochaną w sobie pisanym i na Black Reef nie jestem tym osamotniona. Jaka książka, piosenka lub sztuka przemawia najbardziej do mojej duszy? Do książki świetnie pasuje metafora o rzece, do której nie wchodzi się dwa razy. Z tym, że w tym przypadku to czytelnik ulega zmianie. Podobnie jest jak z piosenkami. Muszę przyznać, że Drapieżne ptaki to naprawdę porządny kawałek. Co po prostu musiałem zabrać ze sobą na Black Reef? Niektórzy zabrali ze sobą skomplikowaną elektronikę, a nawet całe studio nagraniowe. Czy nieskończony zapas słodyczy? Ja cieszę się z mojej biblioteki. Czy jako jedna z największych żyjących geniuszy świata cieszę się, że moje osiągnięcia wreszcie przyciągnęły świata Jupiterów? To dla mnie zupełnie nowa sytuacja. Postaram się jak najlepiej sprostać powierzonym mi obowiązkom. Chyba możemy stąd spadać, tutaj nic więcej nie ma, wiecie? Okej, okay, tutaj mam teraz ten właśnie jeden punkt delivery, dostawy. Czy ten kod będzie działać? 3, 2, 4, 2? Działa! Czyli faktycznie to jest kod do tego, do tych elementów dostawczych. Za każdym razem chyba to działa. Wybierz miejsce docelowe dostawy. Chyba, że czekajcie, co to za dostawa w ogóle jest? Abdan? Ha! Czyli ja mogę po prostu sobie potrzebne rzeczy przywołać tutaj, żeby zyskać jakieś itemy do dalszego przejścia właściwie lokacji. A, ciekawe, ja myślałem, że faktycznie dostanę tutaj coś ciekawszego, ale dobra, wiemy przynajmniej, że ten kod pasuje do tej dostawy. Jest okej. Okay. Oho, tu mam jakiegoś typa. O, i tu też jest właśnie ta cała ta śmieszna rzecz związana z jakimiś tymi. Mamy maski, zobaczcie, przez który gaz jakiś leci. Pakt dymu. Uroczyście przysięgam na moje nazwisko, życie, rupiecie i wszystko, że nigdy nie zdradzę zawartości pokoju żadnej osobie żywej lub martwej po wieki wieków. Zachowam także informacje o istnieniu paktu oraz o członkach tego spisku. Jeśli złamię przysięgę, to niech we wszystkim pętlach gryzą mnie w szyło nowe. Każdego dnia w nieskończoność. Podpisano krwią, metaforycznie. Kassandra. Uwaga dla siebie, mój kod to 5330. 5330, jakiś pakt, kurwa, dymu. A, bo to pewnie tutaj można wpisywać 5330. Chyba nie jest to, to w drugim? Też nie? To w trzecim? Tak, w trzecim mogę wpisywać.
Czyli jeszcze dwie osoby jakieś musimy znaleźć, które mają ten pakt dymu i będziemy mogli wejść przez te drzwi. Nie ma dymu, bo z ognia jeszcze jakaś ta... Macie swoje kody? Co to ma być do kurwy nędzy? Wygląda na przekombinowany autoerotyczny asfiksjator. Myślałam, że chodzi o... no wiesz... pokój. Pokój. Nagrywasz? No i co? I tak zniknie o północy, tak? Jasne, w teorii. Klubik Harriet jest poczytalny... w teorii. Nie wciskaj mi tu tego kitu z Zatoki Karla. Poza tym dzięki temu się upalimy. Naćpamy się. No i to jest ciekawe. Kto straci przytomność ostatni, zgarnia pokój. No, tak wiedziałam. Ze wszystkiego zrobisz zawody. Nie, nie. Podoba mi się jej pomysł. No to dogadane. Ale moja kolejka. Daj spokój. Twarda jest z ciebie sztuka. Dobra. Super. Nie powinniśmy, no wiecie, zapytać go? Zna bezpieczne słowo. Palimy! What the fuck was that? Co to w ogóle miało być? Co to było? Jakaś mina tam leżała przed tym? Przed wejściem? W ogóle w mojej chacie ktoś siedzi? A, tu kilka min było, no i jeszcze w jedną wpadłem, ja pierdzielę. God damn it! Co to ma być w ogóle? Jeszcze gdzieś na górę mogę wejść. Zagadnij się i zaćgaj. What the fuck? Jakiś prąd idzie. Zdobyć karabin Selfoa Bajtera? Jakaś niespodzianka? Stałem się też do jakiegoś pokoju. Zobaczcie kogoś jeszcze. A jest faktycznie ten karabin. Snajperka legendarna! Z lunetą strzelaj dalej i celniej. Strzymaj oddech, aby celownik był ustabilizowany. O fuck. Mam snajperka nareszcie, zobaczcie. Spoko. Jest jakiś cel. A właśnie, bo tutaj może być faktycznie, patrzcie, ta cała niespodzianka, którą przygotowała dla mnie tamta typiara. Tam kolejny snajper, to może przetestujemy snajperkę w końcu. Fajna. Leżeć. O, i to jest ta cała paczka. Mój prezent podobno. Prosty medalion osobisty. No jakiś zwyczajny gówniany medalion. No mówię, to była pułapka, po prostu chcieli mnie odstrzelić. No i niestety przez chwilę kamera była sfrizowana. Potem zaczęła działać, bo zdecydowałem OBS-a. Ale wiecie co się stało? Nie nagrywał mi się głos, nie nagrywał mi się mikrofon. Dlatego resztę głosu dogram po prostu w postprodukcji. Nie będzie to to samo, co byłoby widać tutaj na kamerce, ale niestety no nie mam innego wyjścia. Za dużo materiału bym stracił, jeśli bym teraz to wypuścił i od nowa zaczął. Dobra, no cóż, przejdźmy po prostu dalej. Sorry jeszcze raz i miłego oglądania. Mam nadzieję, że chociaż jakoś tam wam sprawi przyjemność ten odcinek. Chwilę później poszedłem do Otta i znalazłem notatkę. Nieźle, Otto, nie wybiło jeszcze nawet południa, ty już zrujnowałeś wieczorną inaugurację partaczu. Te budynki mają jakiś pierdyliard lat, tylko skończony kretyn przepuścił przez instalację jednego z nich energię z całego Abdam. Frank nigdy ci tego nie wybaczy. Przez następnych kilka pętli na banku słyszysz piosenkę o tym, jakim jesteś skończonym przygłupem, nadawano z głośników na całym Blackreef. Gratulacje, Elena. No i niestety będziemy musieli powrócić tutaj następnego dnia rano. To nie jest tak, że możemy od razu teraz progresować tego questa, tylko musimy wrócić dopiero następnego dnia. W następnej kolejności wyruszyłem na poszukiwanie kodów do sejfu. Chciałem go w końcu nareszcie otworzyć. I tutaj właśnie zamieszczam od razu screena z tą całą mapką, gdzie mam pójść, gdzie mam znaleźć te kody. I tak naprawdę nie było ciężko je znaleźć, tylko po prostu trzeba było wiedzieć, jak one są zaimplementowane. Tutaj zaraz obok Alexisa mamy kod, zobaczcie, na kafelce napisany. Jest to cyfra 7. I tych cyferek jest po prostu 6. Zapisałem sobie 7 na mapce i po prostu ruszyłem już do kolejnego punktu. Tym razem będzie to warsztat Otta, tam gdzie byłem. Nie sprawdziłem wcześniej tego kodu, bo po prostu zapomniałem. Przy warsztacie Otta kod był napisany po lewej stronie od jego wejścia tak naprawdę do tego całego warsztatu. Również na płytce. Zapisałem sobie na mapkę i mogę ruszyć już dalej. Tym razem skoczymy sobie do Moxie, na sam dół przy wybrzeżu. Kolejny kodzik znajdował się na tym dużym takim kamiennym wiadukcie obok sklepu Moxie. Jest to kolejna 7, możemy dopisać do mapki i lecimy dalej.
tym razem lecimy do biblioteki. Przy samej bibliotece niestety miałem problem. O tej porze dnia biblioteka jest zamknięta, mamy rozstawione głośniki i tutaj nic praktycznie nie widać, wszystko zabarykadowane. Ale jeśli sobie wejdziemy na głośnik, mamy cyfrę napisaną na płytce, ponownie zaklejoną taką jakąś, nie wiem, plastikiem czy czym to jest. Jest to po prostu cyfra 3, możemy dopisać do mapki i następnym przystankiem będzie Charlie. To mnie troszeczkę na początku martwiło, ale zaraz zobaczycie dlaczego. U Charlie'ego ten kodzik powinien być napisany właśnie na jego wysepce. Niestety, no, jak widzicie, mostu nie ma. Most jest zamknięty, bo to też jest nie ta pora dnia, która być powinna. Na samym początku nie wiedziałem w sumie, jak mam teraz znaleźć ten kodzik, skoro nie mogę tam wejść. Ale snajperka przybyła mi z pomocą. Jak tu widzicie, nad tą bramką mamy kodzik, jest to kolejna cyfra 7. A na kamerce Bubol jak zwykle się cieszy. Kretyn głupi. No i teraz... W sumie dopisujemy do mapki 7 i zostało nam tylko do znalezienia ostatni kod. Kod, który znajduje się gdzieś obok wejścia do tuneli. Kod nie znajdował się przy samym właściwie wejściu do tuneli, tylko trzeba było zejść troszeczkę niżej i mieliśmy właśnie takie dwa budynki ze sobą połączone. Na dole brama i schody do biblioteki. I tutaj od razu na kafelce mamy kolejną cyfrę 4. Jest to już ostatnia cyfra, na mapce mamy wszystkie cyfry. Teraz wystarczy dojść do sejfu, otworzyć go i zobaczyć, co się w nim znajduje. Przy samym sejfie na metalowej płycie mieliśmy... wyryte takie trzy trójkąty i to mi dało do zrozumienia, że trzeba po prostu wpisać trzy kombinacje cyfr zrobionych z tych po prostu trójkątów. Na samym początku nie wiedziałem dokładnie, jak mam się do tego zabrać, bo na tych trójkątach mieliśmy właśnie z jednej strony jakąś belkę, potem mieliśmy dwie belki, a jeszcze jeden kąt po prostu był bez żadnych belek. Potem po prostu sobie zdałem sprawę po prostu, że jak nie mamy belki, to jest pierwsza cyfra kombinacji, jak jest jedna belka, to jest druga cyfra kombinacji i dwie belki to jest trzecia cyfra kombinacji. Przy ostatnim trójkącie było nieco gorzej, ale do tego za chwilę przejdziemy. Dla ułatwienia zamieściłem mapkę po lewej stronie na górze i teraz możemy wpisywać kombinacje. Pierwsza kombinacja 4, 3, 7. Drugą kombinację było 7, 2, 3. No i w przypadku trzeciej kombinacji mieliśmy taki problem, że jak widzicie nie do końca zostało to dobrze wyryte i nie wiadomo dokładnie gdzie są belki, gdzie tych belek nie ma, ale plus jest taki, że save po prostu się nie psuje w momencie, gdy wpiszemy niepoprawnie kod ileś tam razy. Dlatego metodą prób i błędów doszedłem po prostu do kombinacji jaką jest 772 i save został otwarty. W sejfie znaleźliśmy tak naprawdę przedmiot rezyduum. On nam daje za każdym razem 5000 punktów rezyduum i możemy go otwierać właściwie za każdym razem, kiedy przyjdziemy na tą mapę, w każdej iteracji pętli. To jest w sumie całkiem sympatyczny i przydatny przedmiot na samym początku każdej iteracji, na samym początku właściwie gry, gdzie nie mamy jeszcze jakiegoś specjalnego ekwipunku, nie mamy rezyduum, żeby to nasycać. W ten sposób możemy sobie nieco ulepszyć ekwipunek. Aczkolwiek uważam, że taka nagroda nie jest zbytnio wystarczająca dla trudu, jaki trzeba było zrobić, żeby tak faktycznie otworzyć ten save. I tak FYI, jeszcze jedna rzecz, każdy w swojej grze, jeśli będzie chciał to zrobić, ma inny kod, więc jeśli chcecie skopiować mój kod, nie róbcie tego, bo po prostu wam to nic nie da. I to tak naprawdę, moi drodzy, jest koniec Abdam. Zrobiłem jeszcze jedną rzecz, poszedłem zagrać tą gierkę u Moxie. Niestety nie pokazałem wam tego głównie dlatego, że bez głosu mojego to dziwnie strasznie wyglądało i brzmiało. Zrobimy sobie to po prostu w innym czasie. Zgarnąłem przy okazji snajperkę i teraz tak naprawdę będę się już przygotowywał na kolejną mapkę. Wykorzystałem sporo część rezyduum, którą posiadałem, aby nasycić właśnie snajperkę, która jest naprawdę mega przydatna. Nasyciłem też kilka jeszcze medalionów postaci. Po prostu nasyciłem te, które uważałem za przydatne i te, które na pewno będę używał. Zostawiłem sobie jeszcze 17 tysięcy rezyduum w razie, gdybym faktycznie teraz zdobył tą tabliczkę z Egora i ją nasycił, jeśli faktycznie będzie w porządku. Jeśli chodzi o perki na tą mapkę, to wziąłem sobie sprintera, który pozwala mi szybciej biegać, oraz wziąłem sobie jeszcze perka, który wycisza moje kroki jeszcze bardziej. Jest to akurat naprawdę mega przydatne ze względu na to, że nawet jak biegamy, to przeciwnicy nie słyszą nas aż tak bardzo. Możemy sobie nawet dosyć niedaleko ich po prostu biegać sprintem i jest w porządku. I teraz tak naprawdę już możemy się zbierać na kompleks. Trzeba wstawić czoła Egorowi, pokonać kolejnego wizjonera i zobaczyć jaką ma tabliczkę. Tak. I? To wszystko. Oczywiście. Świetnie. A teraz lepiej naucz się kucać, świętyszkowaty balandzie, albo Igor odstrzeli ci ten pieprzony łeb. No i klasycznie powróciłem do cichego wybijania przeciwników wociarką.
Nie chciałem, wiecie, tutaj żadnych eternalistów nas sobie na głowę zrzucać. Poza tym nie znamy jeszcze Gora. Po raz pierwszy będziemy walczyć z Egorem i nie chciałbym też faktycznie czegoś zepsuć, bo jeśli zrobię jakiś duży hałas, to może mi się pojawi i będę miał potem problem go ubić. Na samym początku już hangaru przy wejściu mieliśmy sporo naprawdę min zwykłych, laserowych, min zbliżeniowych, wieżyczek i innych tego typu pułapek. To wszystko ma swoje znaczenie, Egor po prostu lubi tego typu zabawki. Starałem się po prostu spokojnie przechodzić, nie wzbudzać żadnych tutaj podejrzeń i przy okazji nie zabić się, przechodząc przez te miny nieumyślnie. Chciałem skorzystać z okazji, jak jeszcze jesteśmy w kompleksie i poszedłem sobie w to miejsce, gdzie wcześniej znaleźliśmy te legendarne pistolety. Niestety o tej porze te przejście jest zawalone i nie da się tam dostać. To też może być po prostu kwestia tego, że jest za późno i tyle. To są kurwa jakieś jaja! Interakcja ze środkami ochronnymi, które Egor zostawił na terenie kompleksu, zaalarmuje go o mojej obecności. I tutaj troszeczkę się zmartwiłem. Wszedłem sobie po prostu w minę, którą zostawił Egor, no i przez to właśnie miałem potem większy problem. Egor już wiedział, że tu jesteśmy i teraz już zabicie go po cichu nie wchodzi totalnie w grę. Trzymaj! Gdy tylko wyszedłem na zewnątrz tego hangaru, Egor od razu ze swojej placówki zaczął do mnie rzucać granatami, jak widzieliście. No i teraz starczyło tylko z nim zawalczyć i go pokonać. Enjoy. Wszyscy zniknęli! Po pokonaniu Egora otrzymaliśmy kilka naprawdę ciekawych przedmiotów. Pierwszy z nich klasycznie 10 tysięcy rezyduum, poza tym otrzymaliśmy dwa doskonałe medaliony do broni, epickie, to już jest ten wyższy tier, oraz tabliczkę Eteru. To jest po raz pierwszy, kiedy otrzymałem w ogóle epickie medaliony do broni. Jeśli chodzi o umiejętność Eteru, jest całkiem ciekawa. Używamy sobie jej po prostu i schodzi nam ten pasek mocy, jesteśmy w tym momencie niewidzialni. Bieganie, chodzenie szybciej, sprawia, że ta moc tam szybciej spada po prostu na dół. I wydaje mi się, że może jakbyśmy zdobyli tę tabliczkę kilka razy, ulepszyli ją sobie, to miałoby to więcej sensu. Na chwilę obecną sobie oczywiście nasycę tą tabliczkę, bo jest ciekawa, ale nie wiem, czy będę jej używał. Teraz pozostało tylko wejść do kanciapy Egora i przeszukać ją w celu znalezienia informacji dotyczących anten. Ale poza tym, moi drodzy, znalazłem nareszcie zamiennik dla gwoździarki LIB 10. Twoja broń powoduje mniej hałasu, zupełnie jak w filmach. Dokładnie tak. Mamy Uzi z tłumikiem. Kanał prywatny Egor Alexis. Sukces, odebrałem sygnał. To jest dowód. Dowód na wszystko, o czym mówiłem. Obawiam się, że będę musiał zrezygnować z twojej balangi. To odkrycie wymaga mojej pełnej uwagi. Wymaga uwagi świata. Bee. Zarchiwizowane? Hej Alexis, o której zaczyna się przyjęcie? Twoje przyjęcie. Będziesz miał dodatkowe wilcze maski, prawda? Nie chcę być jedyną osobą bez maski. Jestem na nie zaproszony, prawda? Jak się do mnie zwracasz, to używaj mojego niku, pieprzona kupołajna. Dobra. Wilku Alfa 69. Więc? O której jest twoje przyjęcie? Nie odpowiedziałeś na pytanie. Chyba wiesz, że pożeramy owce, co nie? Chcesz zostać pożarta owieczko? Może to ja kogoś pożrę? Może mam w zanadrzu kilka niespodzianek, więc zaprosisz mnie czy jak? Musisz mnie zaprosić. Bez mnie nie miałbyś nawet tego miejsca. Żadnej wyspy, żadnego domu, żadnej imprezy. Alexis! Kur, dobra, Egor, przyjdź sobie, o której chcesz. Jakoś po zachodzie słońca. Dupek. Więc jeśli eksperyment Igora nie wypali, to pójdzie na imprezę? Egor, Venji. Venji, zadziałało, to naprawdę zadziałało. Odkryłem zakłócenie w metakanale. To jest bez wątpienia transmisja. To zmienia wszystko. Gratulacje. Nie zapomnę o tobie, bez twojej pomocy nie odniósłbym tego sukcesu. Nie jestem w najmniejszym stopniu odpowiedzialna za to, o czym bełkoczysz. Ekstratemporalny kontakt. Mówię o komunikacji z przyszłością.
zarchiwizowane. Czujesz to? Wyłącznie względy zawodowe zmuszają mnie do poproszenia o wyjaśnienie. Mam na myśli psychoterapeutyczną świeżość tutejszego powietrza. Z każdym wdechem czuję, jak wyostrza mi się umysł. Nie masz żadnych eksperymentów do przeprowadzenia? Tak, właśnie w tej chwili jestem przy sieci. P. To tutaj zadziała magia. Pisząc magia, mam na myśli mechanikę kwantową. Chyba nie sądziłaś, że będziesz się wygłupiał z tymi dzieciakami w mieście, prawda? Venji? Co? Czy ktoś ruszał mój sprzęt? Nikt nigdy nie tknie twojego sprzętu. Dupki ciągle przestawiają anteny wokół mojego laboratorium. Tak się składa, że byłam zajęta. Prawdziwą pracą. Nie mam czasu na jęczenie twoich anten. Nie musisz nikogo niańczyć. Po prostu zastrzel każdego, kogo nie rozpoznasz. Mam od tego ludzi. To właśnie oni są dupkami, o których piszę. Venji! Venji! Co? Dzisiaj jest ta noc. Okej. Okay. Nawiążę kontakt z przyszłością. Okej. Okay. To nic, nie musisz mi wierzyć. Wyniki same mu przemówią za siebie. Dosłownie. Okej. Okay. Bezprzewodowe nadajniki, które zainstalowałeś na urządzeniach, okazały się nieocenione. Wspomnę o twoim wkładzie, gdy opublikuję swoje wyniki. W kwartalniku komunikacja z przyszłością? Nie. Egor Ariet, wylądujesz w trumnie, bylebyś na ze sobą nie zabrał. Ha, a co z twoją drugą stroną? Nie kuś mocy, bo moc zwróci na ciebie swoją uwagę. Czy moc nie jest połową przyczyny, dla której tu jesteśmy? Moc i odkrywanie? Czy nie dlatego wystartowaliśmy Aeon? Możemy odkryć nasz strach ambicjami, ale to tylko wyostrza jego obraz w lustrze. Ktoś ci kiedyś powiedział, że jesteś w chuj dziwna? Nigdy. I dalsze części tak naprawdę, moi drodzy, rozmowy nie ma sensu czytać, bo jest to ta sama rozmowa, którą czytaliśmy już wcześniej na komputerze Ariet. Więc mam to po prostu przeczytać, czy powiedzieć to swoimi słowami? Nie, chcemy, abyś odczytał tekst z kartki. Został zatwierdzony. Kiepski ze mnie mówcy. Twój status weterana, cóż, na pewno się przyda. O, jasne, okej. Możesz zaczynać. Świat jest w takim stanie, że program Aeon jest... Aeon. Słucham? Tylko wymawia się Aeon. Aeon jak Igor. Jasne. Zabawne. Dobra, łapię. Jestem gotowy. O, to się ciągle nagrywa. Kurwa. Oj, okej. Świat jest w takim stanie, że projekt Aeon jest... Program. Świat jest w takim stanie, że program Aeon i Eternal... Eternalistyczny. Jebać to. Zmieniam ten tekst. Świat jest w takim stanie, że Aeon jest jedyną nadzieją na przyszłość. Dołącz i zasil szeregi Eternalistów. Super przerwy. Dobra, zaczynam. Pierwszy dzień... Dokumentuję na tej taśmie swój pierwszy... Ach, kurwa, jutro będę musiał to nagrywać ponownie. Moje działania w pierwszym dniu. Z powodu fabrycznej usterki, nie moja wina, muszę ręcznie dostroić każde urządzenie nasłuchowe VF-22. Precyzyjne pomiary. Jeśli moja teoria jest poprawna, a myślę, że jest, to pokonam czas i przestrzeń i nawiążę kontakt z przyszłością. W porządku. Plan sieć P w strefie 2, następnie w południe udam się do sieci R w strefie 1. Później po południu z powrotem wzdłuż grzbietu do sieci J w strefie 2 i wreszcie wokół jeziora, aby dotrzeć do sieci Y przy moim laboratorium. Strefa 3, wieczorem. Martwią mnie tylko ci pierdoleni eternaliści! Oni po prostu mnie nie słuchają! Ich infantylna ciekawość zagraża moim odkryciom. Wiem. Igorze, wymuś na nich szacunek. Strach! 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 I do progresowania tak naprawdę już całego wątku Egora trzeba było przeczytać ostatnią notatkę tuż pod tablicą wszystkich tych anten. Radialne fluktuacje. I to są tak naprawdę tylko i wyłącznie zapisy Egora tych wszystkich sygnałów radiowych, więc też nawet nie ma zbytnio sensu tego czytać. Jakieś odrzucone zaproszenia, potwierdzone zaproszenia, jakieś dziwne sygnały, w sumie tyle. To by było tyle, jeśli chodzi o kompleks. Zabiliśmy Egora Sellinga, zdobyliśmy jego tabliczkę Eteru, zdobyliśmy Limpa, który również jest wyciszony. I teraz tak naprawdę nasycę sobie tylko wyposażenie, które chcę sobie nasycić i możemy przejść do kolejnej iteracji. Nasycę sobie przede wszystkim Limpa właśnie tego wyciszonego, znaczy nasycę sobie Eter, tabliczkę oraz kilka jeszcze medalionów broni, bo to mi się jak najbardziej przyda.
Igor zrezygnował z imprezy, bo odniósł jakiś naukowy sukces. Chyba muszę zająć się tym jego eksperymentem. I w tym momencie będziemy powoli kończyć odcinek. Udało mi się nareszcie znaleźć coś, czym mogę zamienić gwoździarkę. Jest to wyciszony Uzi. Zapowiada się całkiem sympatycznie. Zobaczymy sobie, przetestujemy sobie w przyszłych odcinkach, jak to tak naprawdę działa. Jeszcze raz, moi drodzy, przepraszam za to, że tak wyszło. Niestety się zepsuło. Nic na to nie poradzę, chociaż tak dogram odcinek. To by było tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. No i cóż, moi drodzy, na razie. Trzymajcie się. Cześć.